Cześć, ja nazywam się Bettarz Marcin i witam Cię w kolejnej części naszego wideo poradnika pokazującego modelowanie parametrycznej wiaty w programie Dynamo. Linki do poprzednich części znajdują się w opisie tego filmu. Jeśli podoba Ci się taka tematyka, zostaw suba, lajka i komentarz. W poprzednich materiałach stworzyliśmy podstawy naszej wiaty, mianowicie te elementy, które znajdują się w pojedynczej płaszczyźnie, czyli supy i czyli łuki. Elementy pozostałych płaszczyzn, czyli płatwie, czyli gałęzie, które są elementami tak naprawdę wielopłaszczyznowymi. Będziemy teraz do tego właśnie przechodzili, więc przede wszystkim wyjdziemy sobie z naszej płaszczyzny tutaj x, x, z. Przejdziemy sobie w kierunku wektora y. Dlatego, żeby to zrobić, jeszcze raz skorzystamy z węzła, którego korzystaliśmy tutaj, czyli węzła do translacji elementów, więc możemy sobie go skopiować. Niestety przy kopiowaniu to jest czasem plus, czasem minus, wszystkie jego powiązania zostają, w naszym przypadku jest to minus, więc zostawię sobie w taki sposób i będziemy kopiowali najpierw geometrię naszych słupów. Mogę go kopiować jeszcze raz, potem geometrię naszych łuków. Jeśli chodzi o dystans, jaki będziemy te elementy kopiowali, zaraz sobie do tego przejdziemy, tworząc właśnie e, wartości, na których będą poszczególne słupy i poszczególne łuki przejdziemy sobie na razie do kierunku, na którym mamy to robić i tak jak wspomniałem, przejdziemy sobie do nowej, tak naprawdę do nowego kierunku w naszym skrypcie, więc stworzymy sobie te elementy na kierunku Y, więc mogę jako kierunek Y podpiąć to raz albo dwa razy, bez większego znaczenia, ja to zrobię tak, żeby minimalnie, bo minimalnie, ale oszczędzić pamięć mojego komputera. Zostaje nam w obu tych przypadkach ostatnia wartość, czyli wartość dystansu, o jaki mam przesunąć, Supy, a także o jaki mam przesunąć te łuki. Tutaj widzimy, że są właśnie supy. Linie, które budują słupy. Tutaj widzimy, że są. Tutaj widzimy, że jest łuk, który właśnie tutaj ten element nam tworzy. Przejdziemy sobie od dystansu dla słupów i stworzymy go przy pomocy code blocka. Najprostsza metoda, żeby tworzyć, tworzyć sekwencję liczb. Więc zaczniemy sobie od tego, że po pierwsze, pierwszy rząd sub ma zostać dokładnie w tym miejscu, w którym jest, czyli ma się posunąć o wartość zera. Następnie, kolejny, kolejna, kolejna, yy, kolejna wartość tutaj w tym bloku zdefiniuje nam, ile mamy mieć elementów. Więc jeśli sobie użyjemy hashtaga, podpiszemy sobie, że to jest zmienna o na, na takiej nazwie, żeby dla nas było wygodne, czyli na przykład ilość RAM. I trzecia wartość, czyli kroku. Zdefiniuje nam rozstaw, z jakim mają być te elementy w naszym przypadku, to będzie rozstaw łuków razy 3, bo tak jak wspominałem na samym początku, na jeden rząd supów będą przypadały nam trzy łuki, więc zrobimy sobie to w taki sposób. I teraz, jako ilość RAM, podepniemy sobie tutaj tą wartość z pierwszego slidera. Jako rozstaw łuków, podepniemy sobie wartość z drugiego slidera. I widzimy, że dostajemy, że pierwsze, pierwszy rząd. Słupów będzie w tym miejscu, gdzie jest, drugi będzie w kolejnym miejscu, czyli po 3 metrach, po 6 metrach, co 9 metrach, 12 i 15. Tak naprawdę, my w tym skrypcie nie będziemy sobie definiowali, co jaką odległość mają być nasze słupy. To jest wartość wynikowa, która wynika z tego, co jaką odległość będą nasze łuki. Słupy po prostu będą co, co odległość 3 razy większą. Możemy sobie to podpisać, możemy sobie zmienić nazwę, możemy sobie dodać komentarz. Ja lubię dawać komentarze, więc robię to w taki sposób. I podpiszę, że są to współrzędne y słupów. Możemy sobie code block wstawić jeszcze raz i zrobimy teraz analogiczną operację, ale troszkę inną dla krochwi. Więc dwa razy klikamy, możemy dać komentarz. współrzędne y tym razem łuków, możemy sobie to w takiej formie podpisać. I przechodząc teraz do tego, jak ta sekwencja ma wyglądać, zobaczmy sobie na razie, jak wygląda nasza geometria. W tym przypadku tutaj mamy element, w którym łuk jest od razu nad pierwszym rzędem słupów. W naszym przypadku chcieliśmy, żeby trzy, żeby trzy rzędy łuków wypadały na jednego, na jeden rząd słupów. Dlatego ten tutaj łuk, który tutaj będzie, tak naprawdę będzie łukiem środkowym, a pierwszy powinien zacząć się trochę przed całą wiatą. Tak samo ostatni skończy się trochę ponad całą wiatą. Trochę, czyli tyle, ile zdefiniujemy sobie jako wartość rozstawu łuków. Więc możemy zrobić to tutaj. Czyli pierwszy, tak jak wspomniałem, zacznie się trochę wcześniej, czyli właśnie zacznie się dokładnie. Będzie przesunięty tutaj w, yy, o. W drugim kierunku niż i wartości dodatniej, dlatego tu jest z początku minus. O wartość rozstawu łuków, elementów ile tutaj jest, będziemy mieć do czynienia, tak naprawdę określimy sobie przy pomocy hashtaga i wpiszemy sobie, że to będzie 3 razy ilość ram. Tak jak wspominałem, łuków ma być 3 razy więcej niż naszych ram. W ostatnim miejscu znowu możemy sobie wpisać rozstaw łuków. Z takim rozstawem te elementy będą tutaj definiowane. Więc podepnijmy sobie ilość ram do ilości ram, rozstaw łuków do rozstawu łuków i powinny nam powstać miejsca rzędne y, w których te słupy powstaną. Tak jak wspominałem, pierwszy łuk powinien być o wartość rozstawu ujemną przed wartością pierwszego rzędu kolumn. W drugą stronę podobnie ostatni łuk będzie o wartość rozstawu poza ostatnim rzędem słupów. Mamy wartości. Rozstawu włóków i słupów. Możemy sobie te wartości zgrupować. Ctrl G. Rozstawy łuków i słupów. Tak naprawdę są takie elementy. Możemy sobie teraz te dwa dwa węzły translacji jakieś tutaj przybliżyć, żeby to było w miarę dobrze widoczne. I dystans dla elementów tutaj, które są definiowane jako elementy liniowe, to są słupy, czyli to jest pierwszy kod block. I elementy łukowe, to jest drugi kod block. Więc sobie możemy tak to podpiąć jak podepniemy pierwsze elementy to na razie widzimy, że nic się nie dzieje podepnę sobie również tutaj dla łuków akurat tutaj coś się wydarzyło troszkę, jest troszkę tej różnicy i z czego wynika, że tutaj nam się nic nie wydarzyło wcześniej wynika to po prostu z faktu, że mamy skratowanie jako automatyczne i musimy sobie ustawić jako iloczyn wektorowy wtedy nam to powinno zadziałać jak przejdę Ctrl B, żeby zobaczyć jak to wygląda no to jest dokładnie tak jakbyśmy tego oczekiwali, mianowicie Punkty, mianowicie łuki, są trzy na każdy rząd słupów, i wszystko wygląda ok, tak jakbyśmy sobie tego życzyli. To, co możemy teraz zrobić, możemy sobie to zgrupować i podpisać, że są to, że jest to geometria wszystkich słupów i łuków. Zmienię sobie kolor i zapiszę mój skrypt. Mamy już większość potrzebnych informacji, brakuje nam na pewno jeszcze gałęzi, czyli elementów, które będą w tym przypadku najbardziej skomplikowane, więc zostawimy sobie je na koniec, na kolejny film. Brakuje nam stóp fundamentowych, a także brakuje nam płatwi. Przejdźmy sobie do stóp fundamentowych, bo tak naprawdę element geometryczny, który służy do tego, żeby te elementy rewitowe wstawić już mamy. Mianowicie mamy przy pomocy tego węzła translacji, mamy wartości, które definiują nam wszystkie nasze słupy. Tak naprawdę to, czego my będziemy potrzebowali do, do stworzenia stóp fundamentowych, to są tylko punkty, które definiują podstawy tych słupów. Więc wybierzmy sobie, e, wybierzmy sobie węzeł, który zwróci nam początek każdej z krzywej, mianowicie start, e, start point, czyli węzeł, który zwraca nam początek krzywej. No i widzimy, że zwrócił nam początek, jeśli sobie zaznaczymy tą listę, widzimy, że dostaliśmy początki wszystkich słupów, mianowicie możemy sobie to również jeden węzł zgrupować, ponieważ to wykorzystamy później, to będą nasze punkty do wstawienia stóp fundamentowych. Dam sobie Ctrl-S, żeby zapisać skrypt. Kolejną rzeczą, którą też dość prosty sposób mogę zrobić, to ja sobie wyłączę teraz podświetlanie indeksów tych elementów, więc odznaczę sobie tę listę. Kolejną dość prostą rzeczą, którą mogę sobie zrobić, będzie stworzenie płatwi. Zanim to zrobię, uporządkuję sobie troszkę ten wygląd. Więc mamy już punkty definiujące podstawy naszych słupów. Teraz przejdziemy do płatwi. Aby stworzyć płatwie, będziemy potrzebowali Podzielić te łuki na tyle elementów, ile chcemy mieć płatwi. My już mamy takiego slidera, więc do jego do tego celu wykorzystamy. I na tych łukach stworzymy sobie odpowiednie punkty. Więc stwórz, znajdźmy sobie węzeł, który nam to zrobi, czyli węzeł Point at Parameter. Ten węzeł potrzebuje dwóch wartości, czyli krzywej i wartości parametru, który musimy do niego podpiąć, żeby w tym parametrze zwrócił nam punkt. Parametry oczywiście mogą być z, wa z przedziału wartości od 0 do 1, więc jeśli podepniemy sobie krzywę, czyli krzywe, które definiują nasze łuki, podpinamy sobie jako krzywę, to widzimy na razie, że dostaliśmy początki łuków, czyli dla parametru równego 0. My tak naprawdę potrzebujemy tych wartości więcej. Stworzymy sobie je przy pomocy od bloka, więc w kod bloku wpisujemy, że to będą wartości sekwencji od 0 do 1, a ile tych elementów ma być? No tyle dokładnie ile ma być płatwi, czyli możemy sobie zapisać to w taki sposób. Jeśli ilość płatwi podepniemy sobie do slidera, który właśnie definiuje nam ilość płatwi, czyli chyba już ostatni, który został niepodpięty, to powinniśmy dostać listę właśnie od 0 do 1 z wartościami takimi, żeby dostać dokładnie 11 punktów. Jeśli chcemy, żeby nasza pierwsza płatwia nie była na samym z kraju naszej konstrukcji możemy sobie ją troszkę przesunąć, czyli nie bać wartości od samego początku łuków, tylko powiedzmy od wartości 0,05 i tak samo tutaj, nie bać tego od wartości do wartości 1, tylko 0,95. Wtedy nasze punkty nie powstaną na samym początku naszego, naszych łuków. Może zmniejszymy sobie wartości do 0,2 i 0,98. I znowu widzimy tutaj, że punkty źle powstały, więc muszę sobie zmienić skratowanie na iloczyn wektorowy. Jeśli przejdę sobie do widoku naszej konstrukcji, no to widzę, że punkt początkowy oraz punkt końcowy. Punkt początkowy oraz punkt końcowy nie powstały na samym krańcu łuku, tylko troszkę odsunięte, więc tak sobie to zrobimy, żeby wyglądało to troszkę lepiej. Możemy sobie dokładnie zobaczyć, co my teraz dostaliśmy ponieważ mamy listę z punktami, ale jeśli sobie znajdziemy na każdą z tych list, to widzimy, że każda z tych list zawiera punkty, ale wzdłuż każdego łuku. Co, to co nas interesuje to są punkty, ale właśnie podłużnie do całej wiaty, więc wszystkie te listy musimy sobie transponować. Więc znajdujemy węzeł, który nam w tym pomoże, list transpose, który właśnie zamienia listę w format listy, więc jeśli byśmy sobie wyobrazili, że nasza lista jest macierzą, no to zamienimy sobie kolumny z wierszami. Teraz w teorii mamy ten sam dokładnie wynik, ale widzimy, że już punkty są wzdłuż całej konstrukcji. Więc jeśli mamy tak dopasowane punkty, na ich podstawie możemy sobie stworzyć linię, na przykład poprzez węzeł by best fit through points, czyli znajdzie nam najlepsze dopasowanie linii w przypadku, gdyby te punkty były gdzieś chaotycznie. U nas, w przypadku gdy one są jedną, tak naprawdę wszystkie w jednej linii, no to dostaniemy poprawny, poprawny wynik. I widzimy, że nasze punkty powstały. Wszystko się udało, czyli płatwie już nam tutaj istnieją. Więc udało się nam stworzyć kolejny element, mianowicie linie, które definiują nam nasze płatwie. Więc możemy sobie troszkę to posprzątać. Ja sobie przesunę tę konstrukcję do narożnika. Tutaj widzimy, że elementy, jeśli zaznaczymy jakąś listę, się podświetlają, więc ja sobie to odznaczę. Podpiszę te węzły, które stworzyłem, że są to. Że jest to geometria płatwi. I zgrupuję te elementy i dam im jakiś kolorek. To by było tyle na dzisiaj. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnego materiału, daj dzwoneczek. I do usłyszenia w kolejnym wideo poradniku. Cześć.